liderzy kooperacji. Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu wschodniego oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii. W gminach, na których obszarze wdrażany jest model kooperacji, wzrośnie poziom wiedzy oraz potencjału odpowiednich organów pomocy publicznej w zakresie włączenia społecznego. Działania pomocowe będą prowadzone z pełnym uwzględnieniem specyfiki gmin wiejskich. Model zakłada wsparcie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, wobec których wyczerpano możliwości pomocowe ze strony poszczególnych instytucji, pozostające w chronicznym kryzysie, albo takie, do których należy wdrożyć inny niż dotychczasowy system pomocy. Sektory, które zostały włączone w projekt, to między innymi edukacja, policja, ochrona środowiska, sport, wymiar sprawiedliwości oraz kultura. Dodatkowo projekt pozytywnie wpływa na poprawę jakości współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami polityk sektorowych. Realizacja działań projektowych również w czasie pandemii, czyli sytuacji szczególnej i wymagającej ciągłej współpracy ze strony różnych podmiotów, pokazała pełnię swojej wagi. Wypracowanie modelu kooperacji, usprawnienie jej i przyspieszenie podejmowanych decyzji poprzez zmniejszenie poziomu biurokracji okazało się niezwykle ważnym, zwłaszcza w sytuacjach szczególnych. Efekty projektu wykorzystywane będą mogły być nie tylko na etapie testowania, ale także gdy projekt się zakończy. Działania zawarte w modelu to także przygotowanie pracowników organów pomocy społecznej do sprawniejszego włączania społecznego osób do tej pory wykluczonych. Nie dziwi więc bardzo pozytywne przyjęcie całego projektu. Wypracowane modele kooperacji, które testowane i usprawniane są w tej chwili, z pewnością przysłużą się jeszcze w przyszłości.